Kiedy przychodzimy do społeczności z Bożym ludem, to, to nie tak jak do teatru. Nie? My nie jesteśmy tylko widzami, my nie tylko obserwujemy co się dzieje, a jeszcze gorzej e, oceniamy i krytykujemy to, to, było, to byłby ten najgorszy wariant. My przychodzimy po to, aby wnosić, i tak jak Boże Słowo nam mówi o tym my tworzymy jedno ciało, e, my jesteśmy wzajemnie się zasilającymi członkami. I Pan Bóg tak to stworzył, że w ciele każdy członek ma rolę i każdy, bez wyjątku, nawet jeżeli lekarzom się niekiedy wydawało, czy może jeszcze wydaje niektórym, że niek są takie organy w naszym ciele, które nie są nam tak naprawdę potrzebne. Oczywiście to nie jest prawda. I sami się o tym z czasem muszą przekonać. E, tym, barzem, ty, tym samym, tak samo w Bożym Ciele, każdy z nas został przez Boga przeznaczony do zasilania, do zachęcania. Jeżeli by ktoś z nas, na przykład dzisiaj, nie przyszedł tu z czymś w sercu, z, z, z chęcią dania, przekazania, dzielenia się, błogosławienia, wspierania, modlitwy, czegokolwiek, to byłby sygnał ostrzegawczy. E, mamy wśród nas, dlatego ja akurat zapowiadam e, bo mamy wśród nas gościa, e, który jest jednocześnie moją ciocią, moją krewną. Więc brat Wojtek jej nie zna może tylko z telewizji, ale ja ją znam z autopsji. <grywa> Natomiast ciocia, mimo tego, że nie jest częścią tej społeczności, to kiedy jest w społeczności, to chce też dzielić się czymś, co Pan Bóg jej położył na serce i darem, który jej dał. A to jest poezja. Ja nie wiem teraz dokładnie, czy zapamiętałem, ale chyba bardzo duża część Pisma Świętego, jedna trzecia? Jedna trzecia Pisma Świętego to jest poezja. Myśmy chyba coś z tego zatracili, poezja jest związana też z taką wrażliwością, z takim wyciszeniem, z takim słuchaniem się, może za szybko żyjemy, może to już jest nam trochę obce, może nie za bardzo umiemy się reflektować, ale kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy słuchamy Boga, no to to jest przede wszystkim czas na, na właśnie na refleksję. Więc teraz siostra Ruta, która mieszka w Świnoujściu, ale jest teraz tutaj na Śląsku, będzie z nami dzieliła się właśnie częścią takiej Bożej poezji. Słuchajmy się. No ja bardzo was serdecznie witam i na początku zanim powiem poezję, chcę powiedzieć, że dla mnie to jest historyczny moment, że jestem z wami tutaj dziś w tym Domu Bożym, ponieważ ja w 66 roku podjęłam pierwszą pracę w Czechowicach. Mieszkałam, to znaczy pracowałam w przedszkolu Śląskiej Fabryki Kabli i orientowałam się, czy w tym mieście są jakieś dzieci Boże, ale oprócz świadków nie znalazłam nikogo. I modliłam się razem z moimi przyjaciółmi w Bielsku, a później jak wyszłam za mąż wyjechałam do Świnoujścia Ochowice i jest dla mnie ogromną radością że mogę widzieć was kochani że widzę ten piękny budynek w którym jesteście moje serce jest bardzo rozradowane a ja jestem bardzo wzruszona w tym momencie ponieważ no to myślę że może jakiś tam zaczątek, tak, tego, co się dzieje dzisiaj, byłam tego częścią składową razem z moimi przyjaciółmi. No, a też byłam na zjeździe, ze Świnoujścia przynoszę pozdrowienia i byłam na zjeździe seniorów w Palowicach i też proszono, żeby Przekazywać pozdrowienia. Jeśli są jacyś seniorzy, to zapraszam w tym roku pięknie prowadzona konferencja, która tak rozradowała moje serce. Bo kto w życia wiośnie nadzieją się ludzi, o szczęściu tylko marząc, cieszy się za wcześnie. Prędzej lub później ze snu się przebudzi i życia prawdę zrozumie boleśnie. Bo nie do szczęścia tylko jesteśmy stworzeni. W niebie spoczynek, a na ziemi praca, choć się na chwilę szczęście rozpromieni, serce na drogę boleści powraca. Bo życie pracą, nie nagrodą. Nagrodę życia trzeba okupić czynem. Bo życie walką, nie swobodą. Tylko zwycięstwo zdobiciem wawrzynem. Panie Tyś ogień w mej duszy rozpalił, By w nim miłość świata wygorzała, Tyś moją dumę o ziemię powalił, By siłą świętej pokory powstała. Chcesz, bym cię kochał nad życie, Niczego bardziej nie pragnął prócz ciebie. Chcesz, bym został krzyża dzieckiem, Bym dzieckiem chwały mógł zostać na niebie. A ja tak długo, długo tobiem się opierał i gwałtem chciałem zejść z krzyżowej drogi, a tyś mi szczęście po szczęściu odbierał, żem został nędzny, złamany, ubogi. O Boże, gdzie jesteś? Czyś odwrócił ucho na głos mego serca tęskny i głuchy? O Boże, Ty widzisz, jak w duszy my głucho. O czemuś stał się dla mnie o tak okrutny. Aleś Ty długo na mnie czekał. Tyś na mnie wołał, szukał, prosił, lecz jam zuchwały od ciebie uciekał, gdym świat w mym sercu i w mej duszy nosił. Bałem się krzyża, bałem się cierpienia, jak dziecko, co się serca matki boi, bo mnie chciał poznać w szale urojenia, że ranę serca. Tylko krzyż Sagoj. Dziś znam tą drogę, pustą, odludną, od ludzi wzgardzoną. Dziś znam tę drogę i pójdę za tobą. Ale pójdę prosząc Ciebie, żebyś ty, we mnie był tym, czym pragniesz. O, niechaj piękno Jezusa się we mnie lśni. Niech odblaskiem Jego chwały będą wszystkie moje dni. Niech Duch Święty i tylko On zawsze kieruje mną. O, niech piękno Jezusa się we mnie lśni. Niech ogień Jezusa przepali mnie, niech oczyści moje myśli, charakter serce me, by mógł w nim tylko On. wznieść swojej chwały tron, niech piękno Jezusa się we mnie liśni. Niech zawsze Jezusa w mym sercu mam, niech moim życiem kieruje tak, jak chce on sam, by mógł w mym sercu tylko on, wznieść swojej chwały tron. O niech piękno Jezusa się we mnie lśni. Ta druga część to pewno niektórzy rozpoznali. To jest pieśń z piewnika pielgrzyma. No, Pieśni się tworzy na podstawie często poezji. I muszę Wam powiedzieć, że 4 lata, miałam 14 lat, jak się nawróciłam, byłam smutną chrześcijanką, bo myślałam, że to rzeczywiście z tym krzyżem to tak trzeba iść prawie się nie uśmiechać, prawie nie oddychać, prawie się nie odzywać. Ale Pan Bóg znał moje serce i posłał misjonarza. Georgia Werwera, który jest dyrektorem Operation Mobilization i on jak przyjechał na pierwszy mój obóz młodzieżowy, powiedział do mnie, mi się to tak wydawało, że tylko do mnie mówi, ty tam ze zwieszoną głową wyprostuj się, jesteś córką królewską. I słuchajcie, to zmieniło moje życie. Jeśli pozwoli Pan, Bóg, jeszcze Was odwiedzę, to Wam powiem, co się potem wydarzyło. Różne rzeczy, bardzo dziwne, ale w których był Pan. I odtedy zrozumiałam, i jeszcze potem się dowiedziałam, że przeszło 360 razy. W Biblii pisze: radujcie się. Czy zawsze nam wesoło? Nie zawsze. Ale radość Pana jest naszą siłą. I tego wam życzę, kochanie. Bo krzyż to nie nasze choroby, nie nasze nieszczęścia, które są często konsekwencją naszych złych decyzji. Usłyszałam taką e, definicję Luisa Palaua, która mnie bardzo przekonała. Kiedy moja wola krzyżuje się z Bożą wolą, ale ja świadomie wybieram Bożą wolę. To w tym momencie biorę krzyż i idę za Jezusem. I świadomość podążania za nim z takim krzyżem czyni tą właśnie radość, którą właśnie Pan Bóg zapalił w moim sercu. I nie zawsze moje życie jest takie różane i kolorowe, ale radość Pana jest zawsze taka sama, i tego Wam bardzo życzę. I się cieszę, jak się bardzo cieszę, że was tu widzę. <trybujesz> Tylko pan jest e, świadkiem tego, co dzieje się w moim sercu. Błogosławię was. Jeżeli ktoś chciałby trochę więcej poezji posłuchać, to ja tak powiedziałem o telewizji, ale tak właściwie w internecie, na YouTube i jest troszkę wierszy, które siostra Ruta mówi, więc można komuś wysłać, sobą posłuchać, myślę, że jak wpiszecie Ruta Cackowska, to znajdziecie.